Hej, chcecie się dowiedzieć, jakie melony są najlepsze w Anglii przynajmniej, jakie odmiany uprawiałam i jakie polecam? Obejrzyj ten filmik. Okej, zaczynamy. Melon Emir F1 to jest mieszaniec, ale ja im to wybaczam dla melonów, bo po prostu melon Emir jest bardzo dobry. Miałam go już od 2021 roku i ten melon jest zdobywcą nagród i dobrze rośnie w klimacie brytyjskim, zimnym, pochmurnym i lata są także chłodne. Następny, który ja teraz próbuję w tym roku po raz pierwszy, jest Alvaro F1. To jest także dobry melon na klimat brytyjski, który jest jedynym melonem, który podobno rośnie na zewnątrz bez osłon. I jest także słodki. Nie wiem, czy wiecie, The Bricks pomiar. To jest pomiar słodkości w roślinach, więc ten melon ma 12% także uprawiany na zewnątrz, czyli to jest bardzo wysoki Bricks. Następnie melon Ogen. Także nagradzany nagrodami ogrodniczymi, słodki i aromatyczny, ale jeszcze go nie próbowałam, to jest mój pierwszy raz. Melon Melba, słodki, aromatyczny, podobno, bo też go jeszcze nie uprawiałam i także dostał jakieś nagrody ogrodnicze. No zobaczymy, owoc dorasta do 700 gram, czyli jest jednym z większych. Minnesota Midget, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest melonem niewielkim, ponieważ midget oznacza, no wiecie, karzełek, ale są bardzo słodkie. Te akurat uprawiałam już przez ostatnie 2 lata. Słodkie, bardzo soczyste, aromatyczne melonki. Super. Melon Minnesota Midget był już uprawiany od 1948 roku. Pięknie także pachnie, a także odporny jest na choroby grzybowe. Kajori melon pochodzi z Indii i został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych po długich poszukiwaniach. Jest w środku zielonkawy, a skórka jest pomarańczowa. Można go dostać w Baker Creek i stamtąd go chyba mam. Nie wiem tylko, czy sobie dobrze radzi z klimatem tutejszym, jeżeli pochodzi z Indii. Może potrzebuje więcej gorąca. I najbiedniejszy mój melon to jest 5 desserts, czyli 5 deserów. Podobno pochodzi z Bułgarii i podobno bardzo dobrze rośnie, ale dla mnie to jest najlichsza sadzonka, bardzo słaby, także nie wiem nawet, czy go posadzę. Pochodzi z Bułgarii i ma duże owoce, które wystarczają na 5 deserów. No i to są wszystkie moje melony. Hej, no zobaczcie, czy mi się udadzą melony w tym roku. Jak będą smakowały, na pewno wam pokażę. No, to do zobaczenia.